Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale World of Tanks i sezon Zimowi Wojownicy. I jeden z trzech pojazdów do wygrania w zimowym sezonie. Jest to nagroda za ukończenie 75. etapu sezonu Zimowi Wojownicy. Jest to czołg ciężki 9. poziomu nacji radzieckiej. Tak się prezentuje. Jeszcze tutaj nic załogi nie ma, ani wyposażenia. Oczywiście jest to pojazd premium 9. poziomu nacji radzieckiej, czołg ciężki, ale nie posiada boosta do zarabiania, tak jak standardowo na premkach i standardowo jak to pojazd 9. poziomu ala specjalny premium, posiada tylko boosta do expa 5%, czyli standard. Boosta do srebra nie ma. I jest to, tak jak mówiłem, nagroda za ukończenie 75. etapu sezonu Zimowi Wojownicy. Czołg ciężki nacji radzieckiej. Pojazd premium 9. poziomu. Czołg ciężki. Obiekt 777. Wersja druga. I tutaj co mamy napisane, penetracja średnia 258, na pociskach premium 340, to pewnie będą hity, i średnia penetracja na pocisku odłamkowo burzącym jest 68, uszkodzenia średnie są 440, na burzaku mamy uszkodzenia średnie 530, tutaj jest działo kalibru 122 mm. Punktów wytrzymałości ten pojazd posiada 1850, to tak bardzo średnio. Maksymalna prędkość 40 km na godzinę, także może być. Cofa on 15 do tyłu, zasięg spota jest 380 metrów, czyli kiepska wartość, i maskowanie 397. Teraz zobaczmy sobie tutaj moduły tego pojazdu, ale najpierw sobie przeczytamy, co oni tutaj napisali. Obiekt 777 wersja druga to unikalny projekt ciężkiego czołgu. Pojazd opracowała Czelabińska fabryka imienia Kirowa. Do roku 1953 stworzono plany projektu i zbudowano pojazd pokazowy. Prototyp miał posiadać odlewany kadłub i opływową wieżę. Planowano montaż działa M62T2 kalibru 122 mm. Prac nad projektem nie kontynuowano, a obiekt 777 nigdy nie wszedł do masowej produkcji ani do służby. I teraz tak, silnik mamy V7, 850 koni i tak jak mówiłem, najwyższa maksymalna prędkość 40 km na godzinę. Maksymalna prędkość cofania 15 km na godzinę. Działo kaliber 122 mm. Celność 0,42. Także kiepska wartość. Wszystko oczywiście będzie można zniwelować nową załogą. Ale jest to wartość tutaj działa i pojazdu. Oczywiście bez wyposażenia i bez załogi to wszystko będzie można poprawić. Czyli tutaj mamy wartość, celność na 100 metrów 0,42. Następnie obrót kadłuba 28 stopni na sekundę, także bardzo słabo. To ma chyba taki sam jak IS-7. Obrót kadłuba 28 stopni na sekundę. Obrót wieży jest bardzo kiepski. Bardzo kiepska wartość. Jeszcze na żadnym czołgu ciężkim nie widziałem takiej wartości.
Zaledwie 16 stopni na sekundę. Zaledwie 16 stopni na sekundę, także ten czołg ciężki będzie bardzo pomału obracał wieżę. Jest katastrofalna wartość, tylko 16 stopni na sekundę. Zasięg spota, tak jak mówiłem, 380 metrów, czyli kiepsko jak na dziewiątkę. Wytrzymałość 1850 HP, ale obrót wieży te 16 stopni to jest katastrofa. Dalej mamy radyjko 850 metrów i amunicja. To zaraz przejdziemy. Załoganci tak sobie siedzą. Trzech wieży i jeden tutaj w kadłubie. I zobaczmy jeszcze pociski. Tak, przeciwpancerne. Pociski przeciwpancerne. Drugie mamy pociski hity, czyli kumule i odłamkowo burzące. Jeszcze nam został przegląd pancerza. I o dziwo, na tankopedii nie ma nigdzie żadnej wartości podanej, jeśli chodzi o parametry pancerza kadłuba. Nie ma w ogóle. Można znaleźć czas celowania, opuszczanie działa, ale parametry pancerza kadłuba ani prędkości pocisku nie ma. Także jedna wielka tragedia. Natomiast tak, opuszczanie działa. Tutaj na tym radzieckim czołgu jest minus 5 stopni. To można powiedzieć standardowa wartość. Jak na taką radziecką konstrukcję. Minus 5 stopni. Co my tu jeszcze mamy? Pancerz wieży. Z przodu mamy 258 mm pancerza. 258 mm z przodu. Bok wieży mamy 225, także bardzo ładnie. I tył 90 mm. Natomiast pancerza kadłuba nigdzie nie ma. Zobaczmy, gdzie te 258 jest, czyli same jarzmo. 250 i właśnie teraz im pancerz kadłuba. 220, a gdzie 200 boki wieży? Nie widać. A pancerz kadłuba, tubelka 175. 140 chyba spód na to wychodzi. A boki, a da radę dostać skrapa? 115. 115 mm pancerza z boku. To jest bardzo dobra wartość. Dobra wartość, o, dobra wartość. Jeśli chodzi o size scrap, o robienie size scrapa tym pojazdem, to będzie dobra wartość. 115 mm mamy pancerz z boku kadłuba. Ok. Czyli tu było 140. Czyli tutaj spód praktycznie wszystko będzie wchodzić. Tak się prezentuje. Całkiem. Włazy tutaj oczywiście papierowe, ale malutkie. Malutkie, także ciężko będzie się wstrzelić. I do tego pancerz chyba tutaj jest. Na tych włazach 165, ale to bardzo malutkie, także raczej tutaj nic się nie stanie. No i oczywiście tutaj góra wieży. Jak dostaniemy odarty, to bardzo mało pancerza, 45 mm. Tak się prezentuje. No, całkiem. Trzeba tylko na ten spód uważać. Może pod kątem coś się uda kadłubem odbić, ale na to bym nie liczył. Natomiast do skrapa te 115 mm z przodu, tak jak powiedziałem, myślę, że da radę. Ten pojazd da radę robić efektywnego skrapa, jak najbardziej. I zobaczymy jeszcze. Włożę na chwilę prowizoryczną załogę. Celność 0,42. Tam mam dwie perki do poprawiające parametry działa. 0,42.
O. Oczywiście tutaj do tego czołgu inne perki trzeba będzie dać. Myślę, że na pewno o jazdę terenową albo hamowanie sprzęgłem, bo oporę gruntu również ten pojazd posiada dosyć spore, bo 1, 2, 1, 4 i 2, 6. I do tego prędkość od obrotu kadłuba mamy 28 stopni. Także myślę, że tutaj perki oprócz poprawiające parametry działa, musimy dać jazdę terenową i hamowanie sprzęgłem, bo inaczej to będzie jak mucha w smole, można powiedzieć. I zobaczymy teraz. Było 0,42. Dwie perki poprawiające celność, czyli strzał z biodra i ta druga do celności, dały nam 0,33. Widzicie? 0,42 celności na 100 metrów na 0,33. Także ja sobie tutaj rozplanuję pociski, dopasuję wyposażenie. Myślę, że przy czasie celowaniem 3,2 skupiaczka będzie nieodzownym elementem, to na pewno. Także tak się prezentuje mój nowy pojazd. Nagroda z sezonu Zimowi Wojownicy za 75. etap. Czołg ciężki 9. poziomu, ala specjalny nacji radzieckiej 9. poziomu. Obiekt 777. Wersja druga. Także to tyle z mojej strony. Jeśli Wam to się podobało, zostawcie łapkę do góry, miły komentarz, subskrypcję kanału z dzwoneczkiem. I oczywiście, jeśli tu chociaż jakaś w miarę średnia bitewka wyjdzie, to wrzucę na kanał. Także tak się prezentuje mój nowy pojazd. Obiekt 777, wersja druga. Także zachęcam serdecznie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie łapeczki do góry, miły komentarz, napiszcie, co o tym pojeździe sądzicie, subskrypcję kanału. A ja życzę dla Was dużo zdrowia. Życzę Wam również miłego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.